Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Total Tank Simulator, ta specjalna wersja na 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gra polskiego studia Noobs from Poland, niedługo będzie miała swoją premierę. No i chcieliście, żebyśmy zagrali sobie kampanię. Przypominam, że cały czas testowaliśmy ten sandbox wojenny, który jest naprawdę świetny, naprawdę przyjemnie się w to gra, w to się bawi. Tworzy się te jednostki, można nimi samodzielnie potem jeździć, albo po prostu patrzeć, jak się napierdzielają lewa czy prawa strona. Natomiast zagramy sobie kampanię. Mamy do wyboru trzy kampanie. Czwarta, widzę, że brytyjska jest zablokowana, jeszcze nie są dodane pozostałe. No i z racji tego, że to jest ta wersja specjalna, gdzie jest wersja specjalna na odzyskanie przez Polskę niepodległości, zagramy sobie trzecią rzeszą, a jakże, żeby było miłej, żeby było milej. Zagramy sobie trzecią rzeszą, zrobimy prawdziwy Blitzkrieg przez Polskę. Co prawda to są tylko trzy misje, ale na spokojnie damy radę. Poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Potem zagramy sobie najwyżej Polską albo Związkiem Radzieckim, żeby od wschodu zaatakować. W każdym bądź razie będziemy grali przeciwko Polsce przez dwie kampanie. Poziom pierwszy. Generale, wojna rozpoczęta. Udowodnij swoją wartość, odbij moje rodzinne miasto. Z całą pewnością zasługi zostaną wynagrodzone. No jakie piękne nawiązanie, żeby odbijać swoje rodzinne miasto. Widzę, że mamy Bydgoszcz, więc widzę, że jakieś rodzinne miasto niemieckie. No, prawowite niemieckie ziemie. Nawet Danzig jest po niemiecku napisany bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dobra, no to przechodzimy do pierwszej misji. Oczywiście na start, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, Total Tank Simulator będziemy tak jak mieli teraz. To co widzicie. Mamy pieniądze na start, dzięki którym możemy wykupić poszczególne jednostki, które będą brały udział, w bitwie. Co więcej, sami będziemy mogli nimi sterować. Widzę, że Polaczki okopały się na wzgórzu, w lesie, mają lotniska, więc trzeba będzie skontrować własnymi samolotami. Myślę, że tak, myślę, że jeden bombowiec nam będzie przydatny. Ustawimy go tutaj na otwartym przestrzeni, żeby mógł sobie ładnie startować. Dwa myśliwce do osłaniania tego bombowca brzmią rozsądnie. Tutaj będą skontrowane, znaczy osłaniane częściowo przez ten kościół, więc powinno być całkiem spoko. Mamy dwa typy czołgów, czołgów lekkich, PZ-2 i PZ-3. Raczej będziemy stawiali na PZ-3, bo były ciutkę lepsze, chociaż ich w trakcie kampanii wrześniowej było naprawdę niewiele. Ale powinny dawać sobie radę lepiej. Dobra, zrekrutujmy, właściwie wykupmy troszeczkę czołgów. One będą naszą główną siłą napędową. Czy my chcemy jakąś pelotkę? Może jedna pelotka się przydać. Jedna pelotka może się przydać. Chciałbym też troszeczkę tych może Mingoliat. One jakby się tutaj boczkiem przekradły, one tak śmiesznie jeżdżą. To powinno z siebie, ten budynek powinien z siebie wypluwać miny, one może uda mi się na szybkości przejechać do Polaków. Chciałbym też artylerię przeciwczołgową, tylko nie mamy dobrych miejsc, żeby ją postawić, nie ma żadnych wzgórz. Jak widzicie, tylko mogę stawiać na tym niebieskim polu. Kurde, Polaki mają naprawdę dobrą pozycję do obrony. No dobra, ustawmy ją tutaj w lesie, może jakoś, może to coś pomoże. Tutaj w lesie, czy to jest, nie, to jest droga, okej, no to tutaj w lesie, może chociaż troszeczkę będzie schowana. Ona nie może jeździć, więc też nie może stać za daleko, bo jak ją ustawimy na końcu mapy, na przykład, nie wiem, bym ją sobie ustawił tutaj schowaną, no to ona niewiele zrobi, my musimy atakować. Nie wiem, tutaj na tym gospodarstwie może będzie mogła strzelać. No i jeszcze więcej czołgów, Może tutaj od lasu, też strony lasu, więcej czołgów. Mam tylko 200, czy mogę coś za 200 jeszcze kupić? Miny mogę kupić, mogę drugą minę kupić. Nic nie kupię za 200 sensownego. No dobra, no to weźmy sobie minę. Na wszelki wielki, jakby Polaczki miały dojechać na nasze... A, te są za 50. No to jeszcze dawaj tu miny. Jakby chciały wjechać na nasze... lotniska, to ich wykurzymy stan. Dobra, rozpocznijmy bitwę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Dobra, to są nasze czołgi, to są nasze pelotki. Nie wiem, czy ta pelotka przez tą przez ten płot będzie strzelała, ale to najwyżej go rozdupi będzie... Dobra. Nam polskie samoloty wystartowały. Nasze czołgi jadą. Widzę, że już jeden chyba oberwał i to mocno. No będzie ciężko. Dobra, przyjmijmy władzę nad jednym czołgiem. Zasiądźmy za sterami, bo widzę, że tu sporo polskich TKS jeździ. Oczywiście nietrafione, ale on zapierdziela Okej, chyba się odbił. Wow, to był, teraz to był dobry strzał. Dobra, dostał dość mocno, ale nas zatrzymał. Halo, nie mogę się ruszyć. O Jezus, dobra, udało mi się odjechać. Dobra, zostawmy te TKS-y. Jezus, jakie, ale to są małe, szybkie skurwiwije. Troszeczkę... O, i ten mi się strzał podobał. Lekko go jeden z naszych podbił, ja mu strzeliłem w podwo... Wow, dobra, jest nieźle, to mi się podoba. Do samolotów trzeba mogę strzelać, teoretycznie tak, ale żeby je trafić to będzie... O Jezus, ale tam pelotek stoi. Znaczy tych, pepanców. Czy mogę jakoś je... Trafiony, ale tylko szedł... O. Podskoczył, dobra, kurde. Dobra, to nie był dobry pomysł, żeby stać na środku pola i się strzelać z działami przeciwpancernymi. Zobaczmy, jak to wygląda z lotu ptaka.
Widzę, że Polacy mają całkiem sporo tych artylerii przeciwpancernych. Tu mają bunkry. Nasze czołgi jadą. Gdzie są te Goliaty? Ja chciałem zobaczyć. O, jedzie Goliat. Patrzcie, jaki on jest malutki. Jaki słodziak jedzie. Mam nadzieję, że nie zostanie trafiony. Nasze czołgi jadą dalej bokiem. Gdzie są te KS-y nieprzyjaciela? Czy one wjechały na nasze lotniska? Tak, jadą bokiem. Czy tu jakieś czołgi nasze dostały? Nie. Mam nadzieję, że na miny się nadzieją. W powietrzu to wygląda na razie pół na pół, chociaż teraz dwa samoloty się ze sobą zderzyły. O, jeden tam wpadł w przepaść. Okej, dobra, ale nasze czołgi wjechały na lotniska. O co mi chodziło. Dobra, ja bym chciał jeden czołg, żeby te zniszczyć przeklęte działa przeciwpancerne. Daj mi ten PZ-3. Daj mi ten PZ-3, żebyśmy mogli to wygrać. Okej, do bunkra nie ma co strzelać, bo go raczej nie zniszczymy. Tam jest jedno działo schowane. Widzę, że chce strzelać w naszych. Bo to jest w ogóle ciężka artyleria, a nie pepance. Okej. Aha, mieliśmy przecież pepance ustawione defensywnie. Okej, mogą się przydać. Coś z tyłu jedzie, widzę, że na minimapie jest. Pewnie TKS jedzie jakiś mały. Dobra, olejmy go na razie. Na razie go olejmy. Tam widzę, że po prawej nasi chłopcy strzelają do lotnisk nieprzyjaciela. No, ten bunkier tam mogę strzelać, ale raczej niewiele zrobię. Tu Goliat by się przydał. Ewidentnie Goliat by się przydał. Wszystkie artylerie te ciężkie zniszczone. Pięknie sobie nasi chłopcy poradzili. Dobra, trzeba odbić nasze lotniska. Trzeba odbić nasze lotniska, bo będzie dramat. Tam widzę, że już nasi wracają. Świetnie. My zajęliśmy bazę Polaków, oni zajęli naszą. Chyba za mało ciężkiej artylerii ustawili. Co tam? Widzieliście, jak zapierdziało ten TKS? Gdzieś zniknął, wieście. Za mało artylerii ustawiliśmy do obrony. Dobra, trzeba wrócić do naszego... Jezus, jakie pole bitwy. Zabawny ten sandbox. Znaczy, to już nie jest sandbox, to jest kampania, pełnoprawna kampania, kurde. Nie trafię go, za mały ten. Za nisko, mogę lufę podnieść. Dobra, tu jeszcze jeżdżą nasi. To jest nasza pelotka, która powinna raczej do samolotu strzelać. A właśnie, weźmy tą pelotkę. Daj mi tego pelociaka. Tu jakiś, o właśnie, Polaczek lata. O, trafiony. Od razu lepiej. Trafiony. To niezła pelotka. PZL Łoś. Dajesz. Uczemy Łosia. Nie, już jest poza zasięgiem. Jezus, Jezus. Ale ty walisz, człowieku. Dobra, ja cię tutaj zostawiam. Gdzie tu są jeszcze polskie czołgi? Tu widzę jeden TKS, dwa próbują zniszczyć nasze lotniska. Chyba się zbagował, bo strzela jak popoprany. Tu w nasze lotnisko. O, przestał. Jakiś czołg, żeby te TKS-y zniszczyć. Tu jest TKS, się chowa. Halo, halo, dzień dobry. O to chodziło. Gdzieś jeszcze widziałem tam TKS-a jednego. Dobra, teraz już trzeba nie do bitki. Już widzę, że Polacy się chowają, czują, że przegrali bitwę, czują to parcie wojsk pancernych III Rzeszy. Blitzkrieg pełną parą. Że nawet taki szybki blitzkrieg, że nawet czołgi... O kurde, chyba trafiłem w własne lotnisko. Że nawet czołgi nieprzyjaciela nas ominęły. O to chodziło. Pewnie nie mogli... Dziękuję. O to chodziło. Driteraj zawsze górą. Zawsze górą. Czy ja mogę jeszcze tu pojeździć? Tak, mogę tutaj jeszcze pojeździć, no ale dobra, raczej już żadnych Polaków nie ma chyba. Nie, lata jeszcze jeden samolot, czy ja mogę jeszcze go... Czekajcie, dajcie mi tego myśliwca, halo, dajcie mi myśliwcem polatać. Dawaj. Okej. Chyba się nie rozbije. Ale strącony, o to chodziło. To wszyscy? Bo ja chcę najwięcej punktów nabić, wszyscy zniszczeni? Ale ładne pole bitwy, ładne. Jedno lotnisko uda nam się przejąć. Jeszcze nie wiem jak, ale na jakiej zasadzie. Jeżeli się wjedzie w lotnisko nieprzyjaciela, to można je przejąć. Jak widzicie, przejęliśmy, jest na niebiesko. Tylko, że chyba wszystkie samoloty... Może paliwo mu wyszło. Tu można lądować, ale to już poza moją gestią. To już komputer musi sam sobie lądować. Wylądowanie samolotem to już jest ciężka sprawa. Już... O, patrzcie, tak jak ten sobie wylądował. Pewnie paliwo mu się skończyło. O, przejęliśmy na przykład polski samolot. Można? Można. Jeszcze chciałem tylko zobaczyć, czy te miny się sprawdziły, czy to ma rację bytu dodawanie min tutaj. Tak, widzę, że dwie wydupiły, bo były trzy. Tu była jedna, tu była druga, a ta trzecia przetrwała. Okej, no to coś tutaj musiały zrobić. No dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę. Przed nami będzie jeszcze kolejna misja. Do zobaczenia. Łapka w górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Generale, musimy bronić naszych pozycji. Polskie wojska rozpoczęły kontrofensywę. Nie bierz żadnych jeńców. No dobra, czyli bitwa pod Bzurą. Nie, pod Mławą. No dobra, ale tak czy siak. Cześć, trzymajcie się. Na razie.